W trakcie dzisiejszej akcji 16 osób wyraziło chęć oddania krwi, dlatego też zebraliśmy ponad 7 litrów tego drogocennego daru. Dzisiejsza akcja została zorganizowana w ramach wojewódzkich obchodów Święta Policji tutaj właśnie na Opolskim Rynku. Następna akcja już we wrześniu, tak więc proszę śledzić nasze media społecznościowe, gdzie będziemy informowali właśnie o tej przyszłej akcji. Trzeba przede wszystkim być wypoczętym, tutaj zdrowy sen przyda się jak najbardziej. Trzeba być również po lekkim śniadaniu tak, aby właśnie ten pobór krwi nie spowodował dowodzić, że zasłabniemy, czy poczujemy się gorzej. No więc to tak gdzieś około 25. Około, mówię, no nie jestem w stanie dokładnie podać, ale myślę tak, za 25 lat. Co pana motywuje do oddawania krwi? No więc to chęć pomagania innym ludziom. Wierzę to, że moja krew się przyda innym osobom, prawda? Głównie to chęć pomocy innym, bo w moim, jak to się mówi, życiu nic takiego nie było, żebym jeszcze ja potrzebował. Na razie ja jestem tym dawcą, nie byłem biorcą. Jak tylko mogę, zachęcam, jak często i z każdej takiej akcji, a sam również chodzę do stacji krwiodawstwa, oddaję, także jak najbardziej. A jakby pan zachęcił młode osoby do oddawania krwi? Albo po prostu osoby, które chcą oddawać krew? Wie pani co, te co chcą, to już ich nie trzeba zachęcać. Gorzej jest z tymi, co nie chcą. Także oddawajmy, pomagajmy innym ludziom. Myślę, że nikogo nie trzeba zachęcać do tego, żeby oddał krew. Wszyscy wiemy, jak ważne jest właśnie krwiodawstwo, szczególnie w okresie wakacji, kiedy tych krwiodawców jest troszkę mniej, a niestety wypadków zdarza się, że jest więcej. Tu przede wszystkim apel z naszej strony, apel ze strony policjantów, którzy bardzo często są pierwsi na miejscach wypadków drogowych i widzą właśnie, jak bardzo jest potrzebna ta krew w takich sytuacjach.